Właśnie zmieniłem się w nubka. Fajnie, co nie? I ogólnie to mieszkam w bardzo dziwnym domu, ponieważ moje łóżko jest na korytarzu i poza tym nic tutaj kompletnie nie ma. Poza tymi tajemniczymi drzwiami, których niestety nie da się nawet otworzyć. Ale dostałem taką informację, że jeśli pod tym filmem zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem, to te drzwi na pewno dzisiaj otworzymy, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca. My w tym momencie weźmiemy sobie jeszcze rubuksy, które sobie tutaj leżą na tym stole i wyjdziemy z tego domu. I uwaga, na zewnątrz czeka nas jakaś paczuszka. No ale dobrze, to sobie odbierzemy później, bo na razie chciałbym pójść do sklepu i kupić sobie tajemniczy klucz, dzięki którym będę mógł te drzwi otworzyć, co nie? To jest naprawdę bardzo ciekawe. Czekajcie, czy to jest w ogóle sklep? Nie, to jest chyba jakaś poczta. Który jest policjant? Ej, dobra, wejdźmy sobie do środka teraz. Mogę te drzwi otworzyć? Jesteśmy w środku, są to jakieś banany, robuksiki, zbieramy sobie oczywiście wszystkie, więc bardzo fajnie. Policjant sobie ogólnie chyba śpi, ale nie możemy wejść do środka tego, bo jest nam coś potrzebne. Pokój zwróconych paczek. Ej, czy ja w ogóle tutaj mogę swoją paczkę odnieść, którą mam przed domem? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będziemy musieli to sprawdzić. Tylko, wiecie, póki co mamy 22 dolarki, więc musimy wreszcie wejść do tego sklepu. Sprzedajmy wszystko, czego nie potrzebujesz. O, to fajnie, lubię takie sklepy. Fajnie w ogóle, że wyrzucili tiksy przez okno, które też mi się na pewno bardzo przydadzą. Witam, panie sklepikarzu. Dobrze, to jest Bob, kasjer. Bardzo fajnie, możemy sobie od niego kupić na przykład zapalniczkę za 40 dolarów. No tyle to ja nie mam, ale młotek jest. O, młotek nam się na pewno przyda, więc młotek ja bym chciał sobie teraz od razu kupić. Proszę cię bardzo, 30 dolarów on kosztował, czyli idealnie w sumie tyle mieliśmy. Teraz by się przydało znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie ten młotek będzie nam potrzebny. Na pewno możemy iść sobie do poczty, bo tam chyba te drzwi dało się zniszczyć, tak mi się wydaje. Ale jestem jeszcze bardzo ciekawy tego domu, bo może sobie wbijem jakąś szybkę tutaj i chyba tak zrobimy. Dobra, cyk. Chyba właśnie wybiliśmy szybkę komuś w domu. Co to jest w ogóle za dom? Tu jest jakieś biurko, jakieś rozwalone koszulki, krzesła. Co tu się dzieje teraz? Przycisk jakiś. Nie wiem, czy ja chcę to klikać, ale mamy na przykład łóżko na ścianie, które no, no raczej nie da się na nim spać. Wątpię, żeby ktoś był w stanie na nim spać. No dobrze, chyba nie zostało nam nic innego jak naciśnięcie tego czerwonego przycisku i zmienił się na zielony. Nie wiem, o co chodziło z tym domem, ale wróciłem z powrotem na pocztę, bo możemy sobie te drzwi teraz rozwalić. Cyk. Hej, co ty wyprawiasz? Chciałem tylko wejść do środka. Dobra, chyba gdzieś się właśnie pojawiłem. Ej, czy oni mnie zamknęli w tej poczcie? Co jest teraz? Nie mogę się nawet ruszać. O, dobra, już chyba wszystko nam ładnie działa. Tu chyba mam jakąś paczuszkę. Dobra, zaraz ją otworzę, tylko najpierw chciałem zobaczyć, co my tu mamy. Jakie statuetki, książki, szybkie buty, miśka, ale z tym się nie da nic zrobić. Wyjść, nie wiem, czy będę mógł stąd wyjść, proszę, wypuśćcie mnie. O, głową w to walnąłem. No dobra, czyli nie zostało nam nic innego poza otworzeniem tej paczki, więc otwieramy to. I uwaga, znowu nie mogę się ruszać, nie wiem, co się dzieje. Co tu się stało? Sąsiad? Ej, co ty robisz w paczce na poczcie? No dobra, to jest dosyć dziwne, ale chyba został tutaj zamknięty, tak jak ja. Co jest teraz? Wypuśćcie mnie wreszcie stąd, czy to przyszła teraz jakaś policja? Dobra, listonosz amator i listonosz jakiś lepszy, taki wiecie, zaawansowany. No dobrze, ja myślę stąd wyjść po prostu, za te drzwi wam zapłacę, może być? No chyba nie wygląda jakby chciał, nie wiem co mam zrobić. W taki sposób udało nam się odblokować pierwsze zakończenie, co jest naprawdę bardzo ciekawe, ale wiecie co, musimy teraz pójść po klucz do tych tajemniczych drzwi, bo jestem bardzo ciekawy, co się może za nimi kryć. Więc zebrałem sobie po drodze troszkę rubuksu, weźmy sobie jeszcze te wszystkie, ale mam tylko 10, nie wiem czy nam to starczy. Dobra, weźmy do środka. Jeszcze jakiegoś mamy tutaj, jeszcze jakiegoś mamy tutaj, dobra. O, klucz już tutaj 20, mam idealnie 20, dobra, czyli bierzemy sobie teraz ten kluczyk i musimy go kupić, bo raczej bym nie chciał uciekać stąd bez zapłacenia. Chociaż na pewno to jeszcze sprawdzimy. Ogólnie to mam nadzieję, że ten klucz jest do moich drzwi w domu, a nie na przykład do drzwi sąsiada, no ale musimy to sprawdzić, bo inaczej to się nie dowiem. Dobra, już prawie jesteśmy, podejdźmy sobie tutaj, otwieramy teraz te drzwi, cyk. Czy to zadziałało? Zabrało mi kluczyk, czyli chyba powinno działać. Dobra, otwieram jeszcze raz. Wow, co jest teraz? Tu jest telefon. Aby skontaktować się z jakimiś nieznajomymi podmiotami. Dobra, no to dzwonimy w takim razie. I co się teraz stanie? Nie stało się kompletnie nic. Nie wiem czemu, ale mogłem stamtąd wyjść. Ej, czemu ja nagle nie mam drzwi w swoim domu? Dobra, jest moja paczuszka. Co teraz? Zabrali moją paczkę i dali sąsiadowi. No to bardzo fajnie. Tym razem muszę wreszcie tą paczkę rozpakować, bo to jest moja paczka, a nie sąsiadów, więc ogólnie ją zabrałem. Weźmy sobie teraz do środka. I czy jest jakieś miejsce, w którym mogę sobie to rozpakować? Tak, oczywiście. Dobrze, połóżmy sobie paczuszkę, odpakujmy to i mamy... Co to? Jakiś tajny kod dostaliśmy. 4117. Dobra, czyli gdzieś na pewno musimy to użyć. Wiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W tej paczce może być dużo dziwnych rzeczy, na przykład łopata, która też naprawdę nam się przyda, ale muszę teraz znaleźć miejsce, do którego będzie nam potrzebny tajny kod. Nie wiem, czy to może gdzieś w sklepie, może być jakiś sejfik na przykład. No niestety nic tam nie widziałem, za sklepem jest tylko śmietnik, no i oczywiście nasz tajny X, który też dzisiaj odkupimy. Jestem bardzo ciekawy, co może tutaj być, bo wiem, że możemy właśnie dostać łopatę w przesyłce naszej, więc to jest dosyć ciekawe, tylko gdzie ja teraz mam ten tajny kod wpisać? Może u sąsiadów w domu? Chyba już wiem, co powinniśmy zrobić, dlatego rozbijmy tą szybę jeszcze raz, specjalnie po to kupowałem młotek. Musimy teraz kliknąć ten zielony przycisk i powinno nam się otworzyć tajne przejście. Chyba
już to widzę. Powiedz mi proszę, tak, jest to ściana, otworzyło nam się coś, nie wierzę w to. Dobra, ale serio, za to musi zostawić łapkę w górę. Starałem się nad tym, co ja teraz znalazłem. Dobra, musimy ogólnie wpisać nasz tajny kod, żeby odpalić jakąś wielką fajerwerkę, rakietę, czy cokolwiek to jest. Ściśle tajny rządowy projekt kosmiczny. No dobra, no to wpisujemy tajny kodzik. I uwaga, wpisałem kod, tak, to działa teraz, odleciała właśnie nam teraz ta rakieta. I czy ona wybuchnie, że coś się stanie, bo sam naprawdę nie wiem. Po prostu sobie poleciała, a ja mam kolejny świetny plan, żeby zdobyć wszystkie możliwe pieniążki z mapy. No właśnie, brakuje mi 5 dolarków, a nie wiem, czy one gdzieś tu będą. Już na szczęście znalazłem, były za sklepem po prostu. I to wszystko po to, żeby kupić zapalniczkę za 40 dolarów. Nigdy w życiu nie widziałem tak drogiej zapalniczki, ale proszę bardzo, 40 dolarków. Jestem ciekawy, czy wiecie, jaki mam plan. Mój plan jest taki, żeby po prostu podejść do tej paczki i ją spalić, bo nudna była ta rakieta. Myślałem, że będą sobie na niej polecić cokolwiek i spalmy teraz naszą paczkę. Podpaliliśmy teraz to. No właśnie, nic nie zamawiałem, więc chcę to po prostu zniszczyć. Możesz się już zacząć wreszcie palić. Wow, udało się, pali się cała paczka. Co tu się dzieje teraz? Ej, żeby to nie wybuchło nam tylko. Tak, chyba się spaliła. To było proste, ale przypomniało mi się, że jest mi potrzebna łopata, więc zamówiłem jeszcze jedną paczuszkę i mam nadzieję, że ona się właśnie... Co? Książka? Jaka książka? Po co mi jest jakaś nudna książka? No i tym razem się udało. Mamy łopatę i wiecie co? To jest naprawdę bardzo ważny item, ponieważ w tym momencie możemy pójść do naszego tajnego X-u za sklepem. Tak, jest dosłownie przed nami i zobaczymy, co się pod nim kryje, a tego naprawdę nie wiem, więc widzicie, warto... co się teraz stało? Trochę to trwało, ale wreszcie odkupałem jakąś skrzynkę. Mam nadzieję, że będzie tam milion Robux. Mam już naprawdę dość tego głupiego pudełka. Miałem nadzieję, że znalazłem jakiś skarb. Okazało się, że nic tam nie ma, więc witam ponownie na poczcie. Chciałbym to odesłać i nigdy więcej już nie zobaczyć. Jeśli teraz wyjdę przed dom, to już tej paczki nie zobaczę, co nie? Co to tutaj znowu robi? Dobra, nie, już mam tego serdecznie dosyć. Bob, dam mu to do sklepu, może to komuś wreszcie sprzeda. Ta paczka mi prześladuje, naprawdę cały czas mam ją przed domem. Bobuś, słuchaj, weź tą paczuszkę, mogę ci to dać? Weź to, proszę. Ja Robuxy wezmę, no nie mogę z tym nic zrobić. Mój ostatni plan to zanieść to do sąsiada. Dobrze, pukamy sobie do drzwi. Uwaga, czy ktoś nam otworzy? Wygląda to, że mojego sąsiada nie ma w domu, a zapomniałem, że jest zamknięty na poczcie. A to może mu zostawić paczkę przed domem. O, proszę bardzo. Przypomniało mi się, że mam jeszcze pójść do sklepu i sprawdzić, co się stanie, jeśli coś ukradnę, więc zrobimy to w tym momencie. I co by sobie tutaj wziąć takiego dobrego? No zapalniczka oczywiście kosztuje najwięcej, bo aż 40... Nie mogę tego podnieść, jak nie zapłacę. Dobra, to najpierw muszę zebrać sobie kilka robuxów i potem coś zabrać. Już wracam z powrotem i teraz mam 30 dolarków, więc będzie mi stać chociaż na to, żeby sobie wziąć młotek. Oczywiście, że tak. I wiesz co, Bob, teraz tutaj ci nie zapłacę. Nie chciałeś wziąć paczki, więc ja stąd wychodzę i mam już ciebie kompletnie dość. Może mi ktoś... halo? Czemu się nie mogę ruszać? Co się teraz stało? Bob, dobra, spokojnie. Czy naprawdę chciałeś to ukraść? Ja nie chciałem tego ukraść, tylko weź na chwilę z tym młotkiem. Wskazuję ci na wieczność w tej pustce. Co ja mam tu niby robić? Jestem zamknięty w jakiejś czarnej dziurze. Wiecie co? Jednak po prostu pójdę do śmietnika i tą paczkę wyrzucę. Nikomu raczej się już więcej nie przyda, a wy w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcjoneczkiem, bo udało mi się odblokować prawie wszystkie możliwe zakończenia, więc ja to tu wrzucam, a wy zostawcie łapkę w górę i do kolejnego odcinka. Narka wszystkim!